No i gramy dalej. I teraz tak, mogę sobie spróbować zwalczyć z zamkiem wysokich elfów, z zamkiem mrocznych elfów, mrocznych krasnoludów lub barbarzyńców. Lub leśnych elfów. Leśnych elfy zamek, pierwszą mapę i ostatnią chyba, leśnymi elfami zagram sobie przeciwko zamkowi Minotaurów. Kurde, ale ta mapa jest trihardowa. Dobra, zanim to zrobimy sobie zamek barbarzyńców. Ja powiem tak, zamek barbarzyńców jest trudnym zamkiem do pokonania. Ale ja już kiedyś, dawno, 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 dawno temu, znalazłem sobie taktykę na ten zamek. I potrzeba tak, do niej dużo krasnoludów seniorów, białego maga i trochę piechoty, żeby mi dała troszkę czasu. Chociażby mi się przydał bohater, który wali dobrze w jednostki latające, bo tutaj do tej mapy najlepszy byłby właśnie bohater wojownik, ale walić to. I mapa wygląda tak, że lecisz all-in w typa. All-in! Bo inaczej to on po prostu cię rozpierdzieli, bo ma takie zasoby, takie ma zasoby, proszę o ciebie. Ekonomiczne, kopalniane i tak dalej przy swojej bazie, że wyśle cię po prostu w inny wymiar. Rozwalamy tylko dwie wieże pierwsze, wchodzimy centralnie do bazy. Uleczonko i wchodzimy. Rozpierdzielamy wszystko, co tu jest. I tak. Główny bohater to przejmuje, a krasnoludy seniorzy przechodzą dalej i niszczą resztę wież. Jak on się gdzieś zacznie na mapie budować, no to wtedy wywalone jajca. A ja muszę mu przejąć to wszystko. Patrzcie, ile on ma tu kopalń. I wtedy ja się buduję na jego miejscu, a nie on na moim. O, zwrócił bohater, trzeba bohatera ubić. Twoja baza została zaatakowana. Bo on wysłał swoje jednostki na moją bazę, a ja wysyłam moje jednostki na jego bazę. Ej, chodźcie tutaj, bo trzeba zabić jego bohatera. A jak się trafi jakiś wojownik, to będzie to dość trudne wyzwanie. Szaman, to łatwo go ubijecie, dość tankowaty jest bardzo, ale łatwo. Ale zarzucił ten korowy. Właśnie do tego potrzebujecie jednostki, które dobrze puszują, lub jednostki odporne na pociski. A że ja mam i to, a to już sami wiecie, jak to się skończy. No i dziękujemy. Koniec gry, koniec mapy. No i tak się rozwala zamek barbarzyńców. Bo jakbyście chcieli grać normalnie, to jest problem taki, że macie bardzo duże otwarte pole, z których ze wszystkich stron was mogą atakować i wy macie po jednej kopalni, a on ma dwie kopalnie każdego rodzaju. I on po prostu ekonomicznie was rozpierdzieli, bo nasra tak dużą ilość jednostek w tak krótkim czasie, że się za przeproszeniem zesracie. Także jeżeli ktoś chce sobie pokonać zamek barbarzyńców w jak najszybszym czasie, no to osobiście polecam właśnie tą moją taktykę. Tyle lat jej używam i zawsze działa elegancko do perfekcyjnie. I teraz ja sobie zaatakuję jakiś inny zameczek, tylko że tym razem to ja sobie wybuduję bazę. Czekajcie chwileczkę, bo to muszę jakiś lepszy ten dobrać. To będzie dobre? To będzie dobre. Zwycięstwo! Zdobyto cytadelę barbarzyńców. Daros się nazywa, tak? No, karwa, kawka. Ołówek mi się zwalał. Poczekajcie chwilę, muszę coś innego wziąć. Jakieś gówno, że chyba kupię, co? Nie, ten już jest dobry, dobry. No to Daros mam pokonany. I może Irm, co? Zamek mrocznych elfów. Spodziewaj się fanatycznego oporu. Czy Lunarion? Też fanatyczny. A zaczynimy sobie od Irmu. Zamek mrocznych elfów.
weźmiemy dużo punktów, gdyż potrzebuje dużych niewolników. Czy nie? Nie, nie zagramy tych niewolników. O ja pierdykam, to jest... Dobra, miałem Lunariona wziąć, nie Irm. A nie mogę się cofnąć, nie? Kurde, dobra. Bo w tą mapę chciałem zagrać istotami lasu, a wiesz, chodzi. Dobra, weźmy, zrobimy to w takim razie, zagramy na szybką ekonomię, zobaczymy czy się uda. Bo ta mapa jest taka, że przeciwnik będziemy chciał zalewać jednostkami tak, że się za przeproszeniem zesram. Dlatego będę musiał ja szybko to ekonomicznie zakończyć. Kurczę, kolejny punkt do handlu dodałem i cały czas wszystkie ceny są 30% niższe, więc coś tutaj będzie trzeba za niedługo chyba zmienić w tym, albo w inne statystyki sobie skupić. Dobra, was lecimy dużo w to, dużo w to. Będę potrzebował, żebyście się budowali. A ty, bohaterku, sobie chodź po mapie i przejmuj. Powiem tak, to będzie gierka, gdzie będę tak na szybkości tłumaczył chyba, jak działają barbarzyńcy i... Masz nowe jednostki i ten. I co? Jak działają barbarzyńcy i jakie ulepszenia mają i jak się nimi przyjemnie gra. Chociaż nie, to ta mapa będzie zła, bo ja muszę się bardzo skupić i będę grał pod jedną bardzo efektywną taktykę, ale dość specyficzną przy okazji. W każdym razie, barbarzyńcy są bardzo szybcy, ale to pieruńsko szybcy. Dodatkowo są tani w produkcji, jest ich masakrycznie duża ilość i są no po prostu bardzo dobrzy w takich szybkich potyczkach. Taki dojazd, rozpiernicz, wyjdź. Dojazd, rozpiernicz, wyjdź. Wyjdź i tak dalej, nie? Posiadają oni dużo bonusów zarówno ekonomicznych, jak i bonusów ofensywnych. Gdyż posiadają oni młyn, w którym można zwiększyć swój przychód zasobów. I także posiadają handel. Nawet plus 4 tego przychodu mają, więc całkiem elegancko. Więc ja też barbarzyńcami uwielbiam grać. Więc no, barbarzyńcy spoko. Oj, ty się stąd odsuń. Wojowniczka, co? Barbarzyńcy mają jedną bardzo specyficzną jednostkę, co się nazywa barbarzyńca. Są to właśnie włócznicy, którzy rzucają, ciskają swoimi włóczniami na daleki dystans. I te włócznie przebijają swoich wrogów, że jak trafią kogoś, to mogą lecieć dalej. Czasem, prawda? I ten... Z nimi jest o tyle ciekawie, że oni mają tak dużo buffów do tych barbarzyńców, że z jednostek, które biją całkiem mało i są tragiczni w niszczeniu budynków, można ich przerobić na takie jednostki, które ignorują wszystkie specjalne umiejętności odporności na pociski. Można im zwiększyć prędkość masakrycznie oraz zwiększyć obrażenia o tak dużo, że po prostu nagle stają się totalnymi niszczycielami wszystkiego, co się rusza. Więc jeżeli o to chodzi, to barbarzyńcy potrafią być totalnymi koksami. Tylko żeby to osiągnąć, właśnie trzeba szybko wbić poziom 4 głównego budynku, wykupić sobie umiejętność łowy, która zwiększa im zasięg rzutu oraz zdolność zadawania obrażeń odpornym jednostkom, plus najważniejsze włócznia Ankh. Zwiększa obrażenia o 10 punktów, czyli jakby był to zwykły barbarzyńca bez poziomu, to byłaby to dwukrotność jego obrażeń. Więc możecie sobie tylko pomyśleć, jak ogromnym buffem jest, jest ta włócznia Ankh. Dodatkowo barbarzyńcy mają jedną z najszybszych latających i naziemnych kawalerii w grze. Posiadają oni właśnie możliwość zakupu jednostki, to się nazywa jeździec. I jeźdźcy oraz Pegazy są najszybszymi właśnie jednostkami kawaleryjnymi w grze, bo mają oni ten wybieg, chociaż to się troszeczkę inaczej powinno nazywać chyba w języku polskim, w pokroju, nie wiem, zagroda, które potrafią ulepszyć ich prędkość o 5 i walkę o 5, więc
więc mogą oni stworzyć naprawdę przepotężne jednostki szybkiego ataku. Jedyna duża wada barbarzyńców jest taka, że są strasznie łatwi do ubicia. Mają bardzo niskie te odporności. Mają tylko jedno ulepszenie na odporność plus jeden do każdego rodzaju. Ale, no, powiem szczerze, to nie jest zbyt dużo. Patrzcie na jeszcze, bazowo mam 18 speeda. Z bonusem od jednego ulepszeń plus bonusem od bohatera będzie miał 25. 26. Dobra, mamy już tych barbarzyńców z uczniem Ankh. Poczekamy, aż będzie ich 40, czyli 3 paski, 4 paski po 8. Przepraszam, 32, zapierdzielę. 8, 16, 24, 32, zapierdzielę, przepraszam. I wtedy zrobimy sobie atak na bazę wroga. Troszkę złota mam, więc sokole oko bym sobie ulepszył, żebym troszeczkę widział na większy dystans. Młyn jest, mogę sobie przerobić kryształy na złoto. I wtedy sobie przerobimy piąty poziom głównego budynku. Gdyż jak będę miał piąty poziom głównego budynku, będę w stanie produkować właśnie grabieżców, którzy są masakratorami, jeżeli chodzi o niszczenie dużych jednostek, bo biją potrójne obrażenia dużym jednostkom. Więc tak jak już powiedziałem wcześniej, barbarzyńcy są bardzo rasą agresywną, która lubi, wiecie, wjechać all-in, dojechać typa i wyjść. A najlepiej to nie wychodzić, tylko już jechać do totalnej odcinki. Nawet jak zauważyliście, jednostki, które się same z siebie produkują, już są z siebie agresywne, więc... Mam grupę nawet nie 32, a 20 kilku barbarzyńców, ale to całkowicie mi wystarczy, żeby się przebić przez pierwsze zasieki wroga. Chyba że mnie coś zablokuje i nie będę mógł się dostać pod wieżę, ale chyba wątpię. Patrzcie, jak oni szybko niszczą te budynki. Pierdół. Elegancko. Jakbym miał tutaj troszeczkę więcej tych jednostek i trochę kawalerii, to naprawdę mógłbym już tą bazę chyba nawet zniszczyć całą. Ale tak, to chcę tylko jak na razie największe rany zadać, żeby ten chłop mnie tak jakoś za bardzo nie zaspał. Troszeczkę zniszczyłem im główny budynek, więc muszę go ulepszyć od początku. No i mamy króla barbarzyńców. Ulepszenie. Wybudujemy sobie jeszcze kolejny wybieg. O! Dodatkowo barbarzyńcy mają bardzo ciekawą mechanikę, którą ja uwielbiam. Że mogą sobie wybudować taki budynek jak chata wodza. Chata herszta, przepraszam, herszta. W którym mogą wymieniać swoje zasoby, jak macie ich za dużo, na limit armii. Że możecie sobie kupić ulepszenie do zwiększenia zasobu armii, więc to jest całkowicie kozackie. Tylko tutaj będę musiał wieżę dobudować, żeby tutaj nie zeszli tej chaty. Nie jest to jakoś super drogie, a można nawet o 50 armii limit zwiększyć. Jak ktoś się zastanawia, jaki jest maksymalny armii limit w tej grze, to od razu uprzedzam, że jest to 250. Raz chyba w życiu tylko mi się udało zrobić armii limit 250 i rzeczywiście mieć tyle jednostek. Dobra, już mamy tutaj taką grupkę. Co prawda jeszcze nie mam tych grabieżców, ale tutaj mam taką grupkę, że myślę, że mogę przeprowadzić sobie jakiś dojazd na tego wroga. Chcesz odpoczynku? Grabieżca, 63 obrażeń, niskiej odporności, ale zadawanie potrójnych obrażeń przeciwko dużym istotom, no totalnie groza. Oj. Tutaj armie mi tutaj dojeżdżają. A, bohater wroga przyjechał, a jest wojownikiem. No, ale chyba raczej długo nie wytrzyma. Zawsze można też kupić ulepszenie Berserker, które powoduje, że ja mogę podpalić swoje jednostki, które i to podpalenie będzie im zadawało obrażenia tak długo, aż nie zdechną. Albo nie zgasną, ale raczej prędzej ktoś zdechnie niż zgaśnie. I zwiększa mi to prędkość ruchu i atrybut walki o całkiem sporo punktów. Kurde, pierwszy to silny na ta bohaterka jest. Dacie radę ją bić? No i dobrze. Kurde, tutaj cały czas mnie od boku ktoś atakuje. Tutaj trzeba ich troszeczkę powstrzymać, bo mi zaraz zniszczą chatę herszta. Mam za mało budynków. Tych potrzebuję coś za złoto kupować, więc sobie zaczniemy produkować psy wojny. Psy wojny też są całkiem spoko. Dobra, to może teraz takie szybkie i pokrótkie opisanie wszystkich jednostek, co?
Zapauzujemy i tak. Barbarzyńcy. Bardzo dużo ulepszeń, bardzo uniwersalna jednostka, jest dobra na jednostki latające, naziemne, na duże istoty, małe, tanków, nie tanków, na wszystko jest dobre. Po wszystkich ulepszeniach jest po prostu dobry na wszystko. Psy wojny. Podstawowa jednostka bliskiego kontaktu barbarzyńca. Są całkiem wytrzymałe, nie biją jakoś dużo i są słabi w budynki, ale mogą wchodzić do wieży, żeby zwiększyć atak speed i tak dalej. Jako jednostka tankująca frontlane'owa do barbarzyńców na przykład jest bardzo spoko. Bo w late game masz się bardzo dużo złota i są bardzo tani i bardzo silni. Jak na ten koszt oczywiście. Potem jeździec. Mała odporność, ale spoko damage i przede wszystkim bardzo duża prędkość ataku i ruchu. Więc taka jednostka, wyjeżdżasz. Super anska sprawa. Minotaury. Tutaj nie działają zbyt dobrze minotaury. Po pierwsze dlatego, że są pieruńsko drogie u barbarzyńców. A po drugie dlatego, że nie masz dla nich zbyt wielu ulepszeń. Więc tutaj raczej odradzam. No i grabieżca, totalny masakrator. Miękki, ale jest tak, szybki, ogromne obrażenia i totalny niszczyciel dużych jednostek, więc super anska sprawa. Dalej mamy tak, Pegazy, świetna. Świetne, chyba barbarzyńcy mają jedne z najsilniejszych Pegazów zaraz za istotami lasu, więc totalnie polecam. Orły to tam orły, no i smoki na trzecim poziomie też polecam. Tutaj mamy Tytana Burzę, latający Tytan, strzela promieniami elektrycznymi na duży dystans. Boss jest całkiem okej. Okay. Jest całkiem okej. Okay. No i tyle. Barbarzyńcy nie mają zbyt dużo jednostek, ale mają bardzo dużo ulepszeń, więc no. Tutaj już wszystko tłumaczyłem. No to totalny kozak. Polecam grę barbarzyńcami. Chyba, że jest jakiś budynek, którego nie postawiłem. Nie, wszystko ma. No i ulepszenia do widoku. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Zabiję go na hita. Bang. Nie, na dwa. Wspaniała wojna! Podpalimy go. Bang. Prędkość plus 4, 31 ataku. Atak na poziomie Tytana. Ale jazda. O, ten też się podpalił, co? Czy ktoś inny go podpalił na tytan? Umiem tylko zabijać. Potrzebuję zwiększyć odrobinę treningu. Albo bonus do inteligencji sobie dać. Po następnej walce będę miał szansę, że będę mógł już jednostki na 40 ekspo produkować. To byłoby super. Wybudujemy sobie jakiś starczy. Jednych barbarzyńców wywalę i damy drugie psy wojny, bo mam za mało metalu, a mam dużo tego. Pora na mokrą robotę! Dobra, trzeba zniszczyć w końcu mu tą bazę. Będę musiał osobiście sobie pokierować tymi jednostkami. Więc zapraszam wszystkich na środek. Ej, państwo kochani. No, 25 speeda na Pegazie, no przecież łopy, szanujmy się. Ingor Karatal, przejmie ci to wszystko w Trzydupska. Tak dużo budynków naraz przejmuję, że nie przejmę kopalni, bo jest za dużo już przejmuję. Wszyscy mi tutaj się proszę zgłosić. No i od góry jedziemy, bo tutaj ma dużo kopalni, trzeba je przejąć. Proszę mi ich rozpierniczyć. Oj, asasyni. Dobra. I tak, jak już tutaj wszystko ten przejęliście, to brońcie mojego bohatera, bo będziemy potrzebować chwilę czasu, żeby kolejną grupkę przywołać, żeby mogli niszczyć grupę. Dlaczego mam minus do walki? Co tu się stało? Kurde, ci barbarzyńcy to już aż dotąd doszli. Próbują zniszczyć wrogów. Trzech spokojnie rozwali towery. Mimo, że jest ulepszona, bo ma jednostki w środku. O, pojęcią królo. Widzę, że tutaj się też ostro nawalacie. Zabić wszystkich! Psy wojny. Wypuścić psy wojny! O kurde, bohaterka. Tutaj mnie atakuje. Założę się, że to bolało. No i dobre.
Dobra, możemy was robić teraz agresorów, latajcie po mapie, szukajcie wrogów. Pierścień, walka, trening, to nie, szybkość, odporność, nie, słabe te itemy macie, przykro mi, ale, ale słabe. Dobra, i teraz tak, proszę państwa. Na zostanie awanturniczymi jednostkami. Także w największym skrócie, barbarzyńcy, dobra ekonomia, dobre ulepszenia i po prostu musicie zalać wroga ilością jednostek. Gotów do jazdy. Wróg został pokonany. Będę walczyć. Goblin na rozkaz. Ty aż zaklęcie rzuciłem. Heroizm. Mam zbyt wielu ludzi. Dobrze. Nagle nie miał tylu niewolników. To by miał. Dużo ludzi. Więcej. Dobra, no. Udało się. Rym został pokonany. Zwyciężyłeś. Więc git. I jest poziom, superancka sprawa. Znowu 11 punktów, nie za dużo. Pójdziemy sobie tak. W handel, trening, magia. To byłoby git, a tutaj mamy dowodzenie, handel, morale. Potrzebuje trening, więc pójdziemy sobie w inteligencję. Jeden punkt. I w handel. Zobaczymy, czy ceny się jeszcze zmniejszą w końcu, czy się nie zmniejszą. Mam nadzieję, że się troszeczkę zmniejszą. Możemy sobie wziąć jednego silniejszego grabieżcza. Weźmiemy sobie Xantosa. Czy Durusa? Nie, tak samo może być. No i powiem tak, no. Drugi zamek pokonany dzisiaj. Więc elegancko. Ale dzisiaj to mam taki dzień, że myślę, że sobie troszeczkę posiedzę przy tym warunciku. Troszkę tej kampanii trzeba szarpnąć, mi się wydaje, co? Ale... Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Hahaha. Dobra. Teraz sobie zrobię szybkiego cuta, żeby te odcinki nie były zbyt długie, tak jak już przedtem wspominałem. I gramy dalej. No to cut.